Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy delicję bananową. Jest to ciasto bez pieczenia. Tutaj w formie mam wyłożone delicje i przygotujemy budyń i galaretkę. Jedną galaretkę rozpuściłam w szklance wody. Należy ostudzić i będziemy później łączyć z masą. A teraz gotujemy budyń. Mam jedną szklankę mleka w garnku, drugą szklankę tutaj. Rozprowadzam budynie. Budynie mam dwa po 60 gram. I należy to bardzo dokładnie pomieszać. Budyń gotujemy 3 minuty i należy go całkowicie ostudzić, bo później będziemy ubijać śmietanę 30% i połączymy z galaretką i z budyniem oraz dodamy banany. Ale to będzie drugi etap. Teraz gotujemy budyń i budyń należy dokładnie pomieszać, aby nie mieć grudek i ostudzić. Budyń mieszamy i studzimy. Budyń mam ugotowany, ostudzony. Galaretkę tężejącą. I tu mam 3 duże banany. Banany pokroiłam sobie w takie centymetrowe kawałeczki. A tutaj mam 200 ml śmietany 30%. Śmietanę ubiję na sztywno. Śmietanę już mam ubitą. Będziemy dodawać budyń i tężejącą galaretkę. I razem ucieramy masę. Składniki dokładnie łączymy. Pozostawiamy do lekkiego stężenia. Do tężejącej się masy dokładamy banany. Banany skrapiamy sokiem z cytryny, aby nam nie ciemniały. I teraz masę wykładamy na przygotowane delicje. Gdyby nam się okazało, że mamy nierówności, to masę możemy lekko zmiksować. Oczywiście bez bananów. I wtedy będziemy mieli jednolitą konsystencję. I tak przygotowane ciasto dajemy do lodówki na 2 godziny. Bananowa delicja. I tak oto wygląda delicja bananowa. Odkroimy brzegi.
zdejmiemy obręcz i ukroimy kawałeczek. Wiesz, posypałam sobie starczą czekoladą. Najlepiej, gdyby ciasto było całą noc w lodówce. Tak wygląda delicja bananowa. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Delicja bananowa.